Budowa domów w konstrukcji szkieletowej jest od lat stosowana w wielu krajach na całym świecie. Jest ona coraz bardziej popularna i ceniona. Na wybudowanych wcześniej wentylowanych ścianach fundamentowych zbudowany jest strop z wykorzystaniem belki dwuteowej Chronopol iBeam i płyty Chronopol OSB3. Belki podwalinowe muszą zostać zaizolowane od ścian fundamentowych za pomocą izolacji poziomej. Powinny być wykonane z suchego, struganego drewna konstrukcyjnego KVH, dopuszczonego do stosowania w budownictwie. Następnie mocujemy je zgodnie z projektem do podłoża za pomocą uprzednio wbetonowanych kotew. Przy rozmierzaniu konstrukcji ścian stosujemy rozstaw słupków ściennych co 41,8 cm. Umożliwia to późniejsze zamocowanie sąsiadujących ze sobą płyt Chronopol OSB3 precyzyjnie na belkach dwuteowych Chronopol iBeam. Zaznaczamy położenie otworów okiennych i otworów drzwiowych. Zaznaczamy pozycję dodatkowej belki umożliwiającej późniejsze połączenie narożnika ścian oraz mocowanie płyt Chronopol OSB3 we wnętrzu pomieszczenia. Przy wyznaczaniu rozstawu słupków zewnętrznej ściany narożnej należy uwzględnić wypuszczenie płyty Chronopol OSB3 na długość 17,2 cm. Umożliwi to później prawidłowy montaż narożnika konstrukcji oraz zlicowanie się płyt w narożniku. Po rozsunięciu belek montujemy konstrukcję ramy. Dodatkową belkę za pomocą wkrętów mocujemy od czoła oraz do boku na całej jej długości. W dalszej kolejności mocujemy dodatkowe belki z drewna litego umożliwiające prawidłowe zamocowanie konstrukcji drzwi oraz okna. I skręcamy ze sobą te elementy. Następnie, opierając się o zaznaczone punkty, wstawiamy słupki z belek dwuteowych Chronopol iBeam. Na całej powierzchni skręconej konstrukcji wykonujemy poszycie płytą Chronopol OSB3. Wypuszczenie płyty na belkę podwalinową w dolnej części ściany wynosi 3 cm. Wypuszczenie płyty w górnej części ściany to 2 cm. Jedna ze ścian w narożniku powinna mieć wypuszczoną płytę na długość 17,2 cm. Druga strona ściany licuje się z krawędzią ramy. Płyty Chronopol OSB3 o grubości 12 mm montujemy w pionie wzdłuż belek, stosując ich odpowiednią długość. W razie konieczności płytę należy dociąć. Pomiędzy płytami o prostych krawędziach należy zastosować dylatację 3 mm. Konstrukcja szkieletu drewnianego używa materiałów drewnopochodnych i nowoczesnych technik mocowań. Użycie odpowiedniego rodzaju gwoździ, łączników i śrub powoduje, że połączenia między poszczególnymi elementami domu mają odpowiednią wytrzymałość. Dzięki temu konstrukcja jest elastyczna i o wiele bardziej wytrzymała naparcie wiatru. Do mocowania płyt Chronopol OSB3 do belek używamy gwoździ lub wkrętów. Najlepiej używać gwoździ spiralnych, pierścieniowych lub wkrętów oksydowanych do płyt wiórowych. Zalecana grubość używanych gwoździ powinna być przynajmniej 2,5 raza większa od grubości użytej płyty. Nie wolno stosować czarnych wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych, ponieważ mają one inną charakterystykę hartowania. Płyty Chronopol OSB3 są uniwersalnym materiałem budowlanym do wszechstronnego zastosowania. Posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty. Przy pracach montażowych należy zachować szczególną ostrożność i zastosować się do wszelkich przepisów BHP. Dzięki zastosowaniu drewnopochodnych płyt Chronopol OSB3 uzyskujemy lekką, wytrzymałą konstrukcję o bardzo dobrych parametrach fizykomechanicznych, termoizolacyjnych i akustycznych, co w konsekwencji daje nam komfortowe warunki w użytkowaniu budynku. Dom wybudowany w konstrukcji szkieletowej z wykorzystaniem płyt drewnopochodnych Chronopol OSB3 to dom komfortowy zarówno w zimie, jak i w lecie. Dom energooszczędny, przyjazny dla ludzi i środowiska. Bardzo wysoka termoizolacyjność domu szkieletowego pozwala, by wykorzystać do jego ogrzewania niekonwencjonalne źródła energii. Każdy projekt budowlany można wykonać w zaprezentowanej technologii. Wymaga on tylko przeprojektowania.
Kolejnym zagadnieniem, gdzie przedstawimy wykorzystanie płyty Chronopol OSB3, będzie budowa dachu.